Zbliżające się dni, tygodnie i miesiące to będzie czas intensywnych zmian na torach w Katowicach. Zanim na dobre rozpocznie się największa w historii województwa inwestycja w przebudowę infrastruktury kolejowej, powinna zakończyć się znacznie skromniejsza inwestycja tramwajowa w centrum miasta. W piątek, 30 sierpnia, rusza drugi etap przebudowy skrzyżowania torowisk tramwajowych na katowickim rynku. Magda Sincewicz. Już teraz łatwo nie jest. Prace przy torowisku na katowickim rynku rozpoczęły się 22 lipca i miały potrwać do 2 września. W tym czasie planowano wyremontować główne skrzyżowanie torów, na którym przestało działać zdalne przestawianie zwrotnic. Okazało się jednak, że niedrożna jest kanalizacja kablowa, dlatego roboty się przedłużają. Od jutra wejdą w kolejny etap, który wiąże się z nowymi utrudnieniami. Wielki bałagan w Katowicach, wielkie utrudnienia dla pasażerów. Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu prac od 30 sierpnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Zmiany obejmą 10 linii tramwajowych oraz 4 linie autobusowej komunikacji zastępczej. Te zmiany dotyczą właśnie linii numer 0, 7, 14, 15, 20 i 40. One również oznaczają przywrócenie linii tramwajowej numer 36. I zawieszenie linii tramwajowej numer 16. By ułatwić pasażerom poruszanie się po centrum Katowic, uruchomione zostaną 2 linie komunikacji zastępczej. Linia tramwajowa numer 33 i 43 oraz autobusowe T20 i T16. Tramwaje również będą przewoziły pasażerów kolei, która wraz z rozpoczęciem się remontów wiaduktów na początku września nie dojedzie do dworca głównego. Widzimy, że tworzą się takie centra przesiadkowe, jedno w Chorzowie Batorym, drugie w Mysłowicach, no bo generalnie chodzi o to, że po prostu do dworca w Katowicach na stację Katowice wiedzie mniej pociągów. I możliwa jest taka sytuacja, że w Mysłowicach w momencie, kiedy więcej pociągów będzie tam kończyła bieg i będzie konieczność przesiadki, to pasażerowie będą się przesiadali na przykład na tramwaje, które te tramwaje mogą jeździć na przykład co 5 minut. Podczas przebudowy głównej linii kolejowej w Katowicach, która w praktyce oznacza zamknięcie części wiaduktów kolejowych i brak przejazdu pod nimi, linia tramwajowa Dobrynowa ma być jedną z głównych osi komunikacyjnych dla mieszkańców.